Cześć, jestem Pipi. Szukam mojego przyjaciela Misia. Chciałabym w ten piękny, pogodny dzień w lesie, gdzie świeci słońce, zabrać go na spacer. Ale teraz muszę go znaleźć i będę wołała go. Misiu, Misiu, chodź do mnie, pójdziemy na spacer. Idę, idę, idę. Nie mogę znaleźć mojego przyjaciela Misia, ale spotykam wiewiórkę i niedźwiadka. I się zapytam ich, czy widzieli Misia. Cześć wam! Czy widzieliście gdzieś Misia? Mojego przyjaciela? Nie, ale wiesz co? Jak pójdziesz w tamtym kierunku, on chyba poszedł z Karolinką sobie na spacerek daleko w głęboki las, gdzie są wilki, nietoperze i komary. No, ja też chyba widziałam, że oni tam byli. Dobrze, to ja sobie pójdę dalej poszukać mojego przyjaciela Misia. Pa! O, jest mój przyjaciel! Hurra! Mój przyjaciel Miś! O, cześć, Pipi! Właśnie spałem, zjadłem trochę miodziku. Z ula odgoniłem pszczoły i... zasnąłem. A ja ciebie szukam cały dzień w lesie, bo jest taka piękna pogoda i powinniśmy pójść na daleki, 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 daleki spacer i powygłupiać się trochę w lesie. Dobrze, tylko się rozbudzę, bo mi się... spać chce. Dobrze, to ja poszukam jeszcze jagódek i zaraz przyjdę do ciebie. No, jak ci się podoba nasz spacer? Chodzimy sobie, chodzimy, chodzimy, chodzimy po tym pięknym lesie i może coś zjemy? Masz kanapki? Ja? Myślałem, że to ty przyniosłaś kanapki. Ja? Nie! Ja myślałam, że ty wziąłeś kanapki, zjadłeś miód w lesie, zostały ci kanapki i będziemy mogli coś zjeść. Nie mam kanapek. Ja też nie mam kanapek. To co robimy? Co robimy? Co robimy? Idziemy do domu. Biegniemy. Musimy coś zjeść, bo nie mamy energii, żeby dalej chodzić po lesie. Pa!